Msza święta, dzielenie chleba, podziękowanie za plony, ale także mnóstwo innych atrakcji. Gmina Stara Biała świętowała dożynki. Program był bardzo bogaty i każdy znalazł coś dla siebie. Święto plonów rozpoczęła msza święta w kościele w Starej Białej. O muzyczną oprawę zadbała Gminna Orkiestra Dęta, były też poczty sztandarowe z OSP w Starej Białej, Dziarnowie i Kamionkach. Dzisiaj to wy, rolnicy, jesteście naszymi bohaterami. Dobrze wiecie, że nie wystarczy wiedza, nawozy, maszyny. Wiecie, że potrzebne jest coś więcej. Nikt, tak jak rolnicy, nie jest tak blisko z Bogiem, mówił w homilii proboszcz ksiądz Zbigniew Kaniecki. Poświęcił także dożynkowe kosze przygotowane przez mieszkańców Białej i dożynkowy chleb. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie szkółek w Białej. Minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego starosty płockiego Mariusza Bieńka. Podczas oficjalnej części wójt Sławomir Wawrzyński oraz przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała Małgorzata Lewandowska powitali gości. Byli wśród nich m.in. przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, a także powiatowi i gminni radni. Rolników jest na naszym terenie, zresztą jak w całym kraju, coraz mniej, bo to się bardzo dynamicznie zmienia, no ale jest ta tradycja od wieków, bardzo ważna również dla nas w tym troszeczkę takim dziwnym czasie. No cieszymy się, że udało się to zrobić po prostu po rocznej przerwie, tak jak powiedziałem, troszeczkę w okrojonym zakresie, bo obawialiśmy się, czy jednak nie zostanie ten kolejny lockdown wprowadzony i nie będziemy mogli takich imprez organizować. Także cieszymy się podwójnie, że mogliśmy tutaj rolnikom oddać, że tak powiem, pokłon, szacunek za ich pracę, z której tak naprawdę przecież wszyscy w jakiś sposób czerpiemy, ale też, że no, uda się nam, mam nadzieję, tu wspólnie z mieszkańcami trochę poświętować, pobawić się, pospotykać, porozmawiać, bo wydaje mi się, że tego wszystkim nam brakuje. Nowością na dożynkach było poświęcone zboże, które można było zabrać ze sobą do domu. To ma oczywiście wymiar symboliczny, prawda? Dzielimy się po to, żeby w przyszłym roku móc się ponownie cieszyć. Taka właśnie staropolska tradycja, piękny obrzęd. To jest okazja do spotkania, szczególnie ważna po tym okresie, kiedy nie mogliśmy się spotykać z wiadomych przyczyn. Dzisiaj możemy świętować i jest to dla nas miłe, sympatyczne wydarzenie. Tradycyjnie natomiast było dzielenie się chlebem. Mieszkańców częstowały nimi władze gminy, ale także starostowie dożynek. Na pewno jest to duży zaszczyt i wyróżnienie w związku z tym, że mieszkańcy nas wybrali do pełnienia tej funkcji. Jest nam bardzo miło, że możemy się tu spotkać i pełnić taką rolę. A czego można dzisiaj życzyć rolnikom? No, rolnikom można życzyć tylko, żeby udało im się szczęśliwie zebrać plony. Żeby były jak największe. Mimo tych wszystkich niedogodności, chorób, które występują też przy hodowlach. No, na pewno jest to ciężka praca. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. O coś dla ciała zadbały koła gospodyń wiejskich. Stoły uginały się od smakołyków przygotowanych przez panie. Była również gorąca grochówka dla każdego. Swoje stoisko miała także działająca na terenie gminy pasieka sadowskich. Atrakcji nie brakowało dla najmłodszych, jak i nieco starszych. Sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz strongmanów i organizowane przez nich konkursy z nagrodami. Jeden z nich wygrał pan Zbigniew. Kiedyś biegałem już w takiej konkurencji, aczkolwiek nie widać po mnie,
brałem w Mistrzostwach Polski strongmanów do lat 19 i trochę doświadczenia w tym jest, w sporcie. W konkursach swoich sił spróbować mógł każdy, bo chodziło o dobrą zabawę. Propagowanie sportu, propagowanie zdrowego trybu życia, pokazujemy, że już jako dzieci można się ruszać, że to nie jest tak, że skończyć 18 lat, dopiero można ćwiczyć. Ćwiczymy od najmłodszych lat. Wiadomo, dzieciaki nie dźwigają tego żadnych dużych ciężarów, ale pokazujemy tą sprawność fizyczną, którą mogą sobie zrobić. Jak właśnie takie trochę zajęcia WF-u, tylko że ze znajomymi wujkami. Bardzo fajna publiczność, bardzo chętnie, naprawdę wszyscy brali udział. Silne kobiety macie, naprawdę, to jest to, co mnie zaskoczyło. Dla dzieciaków przygotowano dmuchańce, ale nie tylko. O dobrą zabawę zadbały także jednostki OSP z terenu gminy. Było również miasteczko Świadomy Kierowca. Tu można było doświadczyć efektu dachowania. Ojej, całe wszystko, krew, wszystko do głowy aż uderza. Taki ten ciężar wewnętrzny. Już wiem, jakie to jest uczucie. Jakby tak, to ja nie wiem, plasnąłby na szybę, na ten, a tu jednak no, człowiek nie ma nad tym władzy, no jednak, tak bez pasu. Ciężko to opisać. Generalnie to, jak byłam do góry nogami, to na pewno dobrze mnie pasy trzymały. Czułam, że właśnie gdyby nie pasy, to byłoby o wiele gorzej. Dlatego chyba po tym doświadczeniu będę doceniała pasy w samochodzie mocniej. No i generalnie ciekawe doświadczenie, bym powiedziała. Polecam spróbować każdemu. O, i na pewno taki jest zawrót głowy trochę. To jest mała taka prędkość, ale no, przy dużej prędkości na pewno byłoby dużo gorzej. Także naprawdę takie no, fajne doświadczenie, chociaż no, w takim małym stopniu. W całym projekcie chodzi o to, by pokazać, co dzieje się w samochodzie, gdy dochodzi do dachowania. Staramy się uświadomić nie tylko kierowcom, ale wszystkim tak naprawdę uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa. Bo nie chodzi o to tylko, żeby zapiąć je jakkolwiek, ale żeby zrobić to w sposób prawidłowy, żeby dać szansę pasom bezpieczeństwa na to, żeby mogły w sposób prawidłowy zareagować w sytuacji, kiedy naprawdę będziemy tego potrzebować. I tutaj na tym symulatorze dachowania dzisiaj robimy symulację w sposób oczywiście absolutnie bezpieczny, pokazując, że prawa fizyki działają na każdym fotelu, niezależnie od tego, czy z przodu, czy z tyłu siadamy, i ważny jest właśnie sposób zapięcia pasów bezpieczeństwa, żebyśmy o tym zawsze pamiętali, wsiadając do jakiegokolwiek samochodu. Na gminnej imprezie nie mogło zabraknąć najmłodszych artystów. Na scenie prezentowały się Białe Wilki, a także dzieciaki z grupy Tulip. O muzyczny akcent zadbała grupa 25 Hours. Nie mów nic, stanie w miejscu czas, nikt nie patrzy na nas.